Kochani, z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na kanale! Więc dzisiejszy film będzie dla tych wszystkich, którzy chcą wziąć udział w McCamey Manor. Ci z was, którzy nie wiedzą, co to jest McCamey Manor, a chcieliby się dowiedzieć, zapraszam na moje inne filmy, które powinny być gdzieś tutaj. Mam bodajże 4 części, jeśli się nie mylę, więc najpierw możecie obejrzeć tamte filmy, a później zapraszam do tego. Czyli dla tych, którzy by chcieli wziąć udział w McCamey Manor, oto co musicie zrobić przed. Trzeba mieć ukończone 21 lat. Jeśli masz od 18 do 20, za zgodą rodziców możesz wziąć udział w McCamey Manor. Przynieść zaświadczenie lekarskie, wskazujące na to, że jesteś zdrowy fizycznie, jak i psychicznie. I oczywiście musisz jeszcze przejść testy sprawnościowe, które Russ McCamey wymyśla. Przejść sprawdzanie przeszłości kryminalnej, co jest bardzo ważne, bo tu chodzi o bezpieczeństwo Russa, nie tylko wasze. Dostarczyć dowód ubezpieczenia zdrowotnego, bo nie daj Boże, jakby wam się coś stało w tym domu strachów, nie powinno, ale nigdy nie wiadomo, no to wtedy macie te ubezpieczenie zdrowotne, które wam się przyda. I oczywiście najważniejsze, podpisać 40-stronicową umowę, która dotyczy wszystkich warunków udziału, co jest też bardzo ważne dla Russa, bo to chroni jego tyk. I w dniu zabawy trzeba przejść test na obecność narkotyków czy też alkoholu, bo to jest absolutnie zabronione tam. Później przed wejściem do McCamey Manor trzeba obejrzeć 2-godzinny film. Wydaje mi się, że to są materiały po prostu z poprzednich akcji, które nagrywał Russ z innymi uczestnikami. And there were none. Nie wiem, czy wam to coś mówi, bo mi nie za bardzo, chyba bym musiała zobaczyć. A, no to tak jak mówiłam, przedstawia doświadczenie wszystkich uczestników, którzy próbowali przejść przez Dom Strachów od lipca 2017 do sierpnia 2019. Więc w zasadzie film przedstawia osoby, które rezygnują i na tym filmie Russ cały czas powtarza, że naprawdę nie chcesz tego zrobić. On w ogóle bardzo często to powtarza, bo to jest taka psychologiczna gra. To ma na celu lekko przestraszyć uczestników i pokazać im, na co mają się przygotować i co będzie ich czekało. I uwaga, uwaga! Hasło bezpieczeństwa. Wiedziałam, że coś takiego jest. Kiedyś to widziałam na jakimś filmie, tylko raz i właśnie nie mogłam tego znaleźć później. Więc ustalasz z Russem hasło bezpieczeństwa, które w razie, gdy będziesz chciał już skończyć całkowicie tą grę i po prostu nie będziesz miał już siły na to, wtedy wypowiadasz te hasło bezpieczeństwa i wydaje mi się, że Russ się pyta ciebie jeszcze raz, być może dwa razy, czy jesteś tego pewien, że chcesz skończyć. I ty właśnie wtedy wypowiadasz te hasło bezpieczeństwa jeszcze raz i jest po prostu koniec zabawy. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ile trzeba zapłacić za tak wspaniałą zabawę? Praktycznie nic. Masz tylko przynieść psią karmę i to wszystko. Ponieważ Russ ma naprawdę dużo zwierząt i nie chce przyjmować żadnych pieniędzy, bo dla niego jest to zabawa, dla niego jest to coś fajnego, coś, co lubi robić, to jest jego hobby. Więc o jedyną rzecz, którą prosi, to psia karma, żeby nakarmić swoje psiaczki. Jeśli chodzi o samą trasę, to Russ przygotował kilka zasad, których trzeba się po prostu trzymać. Dobra, przeczytam wam jeszcze ostrzeżenia, które daje Russ McCamey. Intensywny dźwięk, oświetlenie, ekstremalnie słaba widoczność, efekty stroboskopowe, mgła, wilgotność, wymagające środowisko. Ciekawe, co to znaczy. Bliski kontakt z różnymi stworzeniami. Co, nadepnie na mnie na przykład wielka stopa czy coś? Bo stworzenia to mi się tylko tak kojarzą. Możesz zostać przez nie dotknięty. No, mówiłam, nadepnie czy dotknie, co to za różnica? Bardzo realistyczne i graficzne sceny grozy. Tak jak mówiłam wcześniej, widzieliście na moich filmach, jak to wygląda i jakie jest przerażające. I tutaj macie ostateczne zasady, czego nie można robić. Zakaz palenia, picia, jedzenia, biegania w środku. A że co, że uciekać nie można, może o to chodzi. Dotykania rekwizytów i lub aktorów. Ty nie możesz ich dotknąć, ale niestety oni mogą dotknąć ciebie i robią to bardzo boleśnie. O, to jest bardzo ciekawe, słuchajcie. McCamey Manor zastrzega sobie prawa do odmowy przyjęcia każdej osoby z dowolnego powodu. Czyli mogą cię po prostu nie przyjąć z każdego powodu. Pomimo, że przyjechałeś taki kawał, czy przyleciałeś z samolotem, mogą po prostu powiedzieć, że cię nie chcą przyjąć. Gość dobrowolnie przyjmuje na siebie całkowite ryzyko, niebezpieczeństwa związane z udziałem w tym wydarzeniu. No tak, bo podpisuje 40 stron. Musicie naprawdę dobrze czytać, jeśli chcecie wziąć udział w tym strasznym domu strachów McCamey Manor. Sorry, mam chrypkę, chyba się robię chora. I musicie to dobrze przemyśleć, bo to naprawdę może być niebezpieczne z tego, co widzę.
coraz więcej ludzi zaczyna się otwierać i rozmawiać na ten temat. To jeśli chcecie wziąć w tym udział, to naprawdę powodzenia. A teraz nowinka malinka, pewnie dużo z Was wiedziało, ja tego osobiście nie wiedziałam, niedawno się dowiedziałam, że już nie można wygrać 20 tysięcy. Niestety nie można. Krus powiedział, że przez tyle lat nikt nie wygrał tych 20 tysięcy, więc co miałoby się zmienić teraz, po tylu latach? Aż nie wiem, co mam powiedzieć. Przecież ludzie głównie szli tam dla 20 tysięcy, powiecie. Nie, nie, nie. Ludzie głównie tam szli, bo chcieli przeżyć coś innego, coś traumatycznego, coś niespotykanego. Chcieli się sprawdzić i chcieli zobaczyć, czy dadzą radę. Po to ludzie głównie tam szli, nie po te 20 tysięcy. Chociaż miło byłoby wygrać, co nie? Po drugie, mają tyle zgłoszeń, słuchajcie, że nie wyrabiają. I czy będzie ta nagroda 20 tysięcy, czy nie będzie tej nagrody, i tak będą mieli full ludzi do obsłużenia, w sensie do przestraszenia, że po prostu odpuścili sobie tą nagrodę. Jeśli cały czas się zastanawiacie, czy wziąć udział w tym strasznym domu strachów, albo bym powiedziała domu tortur, no to teraz już wiecie, że w sumie to nie wiecie, bo tak naprawdę każdy może robić to, co chce. Jeśli bardzo chcesz, no to weź w tym udział. Ale powiem tak, nie proponuję. Jeśli bardzo chcesz wziąć udział, to życzę powodzenia i uważaj na siebie. A przed wzięciem udziału możesz obejrzeć moje inne filmy i wydaje mi się, że wtedy ci się troszeczkę odechce. Ludzie są różni, każdy chce czegoś innego. Niektórzy chcą się bać, niektórzy chcą się śmiać. Ja sama nie wiem, co bym zrobiła. Już myślałam wiele razy o tym, brać udział, czy nie brać udziału. Może jakby to było trochę bliżej gdzieś w Polsce, to jak najbardziej. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, czy byście się odważyli wziąć udział w tym strasznym domu strachów McKamey Manor. Czy może jednak nie i to jest w ogóle głupie, nie dla ciebie i nie. Dobra, robaczki, dzisiaj troszeczkę krótszy film, bo naprawdę mam dużo ostatnio na głowie. Postaram się następny film nakręcić naprawdę dobrze. Dobra, trzymajcie się, miłego dnia i do następnego. Pa!